Ząb to wieś znana dla większości Polaków przede wszystkim dzięki osiągnięciom skoczka narciarskiego Kamila Stocha. Już niebawem zacznie się wyjątkowe święto tej malowniczej podhalańskiej miejscowości, która będzie obchodzić 400 lat swojego istnienia. W związku z jubileuszem zaplanowano liczne wydarzenia uświetniające rocznicę 4 wieków lokacji. Wspominano o nich w minioną niedzielę podczas zebrania komitetu organizacyjnego. Obchody jubileuszu 400-lecia Zębu już się właśnie rozpoczęły. W najbliższych dniach festyn szkolny będzie się odbywał pod hasłami 400-lecia wsi Ząb. Będziemy się skupiać 3 maja na wspólnej modlitwie w intencji ojczyzny, ale też i tej naszej małej ojczyzny. Myślę o wydarzeniach regionalnych, w których Związek Podhalan Miejscowy i Zespół Zbójniczek będzie chwalił się swoim poziomem artystycznym i przywiązanie mieszkańców Zębu do miejsca swojego urodzenia i tożsamości kulturowej. No i wreszcie będziemy chcieli promować to wydarzenie w świecie zewnętrznym, zachęcając do współdziałania, do partnerstwa, do wspierania naszych pomysłów i inicjatyw, bo jubileusz 400-lecia to jest okazja do spojrzenia wstecz na 400 lat przeszłości. To jest okazja do oceny dnia dzisiejszego istnienia naszego środowiska, naszej wsi. I to jest nasza odpowiedzialność za kreowanie głównych kierunków jej rozwoju w przyszłości. Wielkie świętowanie w Zębie zaczyna się już w najbliższą majówkę. Jest to jednak dopiero początek wielu wyjątkowych wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział wszyscy miłośnicy Zębu.